Jednopunktowe zwycięstwo w pierwszej rundzie reprezentanta Bawełny. Trumpson Janga. Jeden do zera po pierwszej rundzie. Zobaczmy jak walczy Rado Krasowski. Jego rywal w Ukrainie Taras Danko. Już prowadzi jednym punktem przeciwnik Polak. Trzeci ćwierćfinał wagi 66 kg na macie. Druga runda. Pierwszą wygrał Koreańczyk. Szalter Grigory Nerasek. Na zwycięstwa wcześniej. Teraz patrzy o pozostanie. Drugi punkt. Narasana. Z Ukrainy. Za to w pierwszej walce pokonał reprezentanta Brazylii, w drugiej wygrał ze Słowacji w Daniele Namczakiem. A teraz to będzie lepsze. Kolejny punkt na teraz 3 do 3. Poświęcony na to, czeka 1 do 0. Pierwszą rundę 1 do 0 wygrał 15 sekund. Zobaczmy na walkę Polaka. U mnie niestety pierwsza runda przegrana 0 do 3. Koreańczyk Chung Song-hyun z Korei Północnej. I walczy Gregory Sarasen. 1 do 0, 1 do 0. Zatem mamy trzeciego półfinalistę. To reprezentant Korei Północnej Chung Song-hyun. Zapraszamy do czwartego ćwierćfinału. Tutaj zawodnik, który wygrał z naszym Adamem Sobierajem, reprezentant Korei Południowej, Jung Ho Jung. A przeciwko niemu właśnie będzie reprezentant Grecji, Apostolos Kaskubi. Jeśli wygra Koreańczyk, to jest szansa dla Polaka w rewanżu. Last quarterfinal in category 66 kg, Jung Ho Jung, Korea, Apostolos Kaskubi, Greece. Kolejna prośba do kierowcy samochodu. Rejestracja WPR, czyli powiat Pruszkowski i dalej Pietrze 62. Kierowcy samochodu WPR, Pietrze 62. Prosimy pilnie do samochodu. Samochód blokuje przejazd. Zobaczmy jak raczej będzie Rado Spokój. Przegrał pierwszą rundę, drugiej, jeśli myśli o dalszej walce. Nie może przegrać. Czwarty ćwierćfinał na macie A, kategoria 66 kg. Jucho, Jucholia Południowa. Apostolos Kaskubis, Grecja. I zobaczmy jak bardziej będzie nasz Radek Korbis. Zerowy stan tej rundy. Jeden punkt może najpierw. A tak Ukraina na to pierwszy punkt.
drugi punkt teraz na nas. Mamy teraz i coraz bliżej. To nie trudne imię. 10 sekund. Jeszcze jeden punkt. Zobaczmy, czy potwierdzamy tak 3-0, tak jak pierwszy ludzie. Takim samym wynikiem kończy się druga runda, tak jak pierwsza. 3-0. Ukrainy coraz bardzo awansuje do półfinału, gdzie spotka się z reprezentantem Mołdowy i Piotrem Janułowem. Zapraszamy następny. Świetfinał do reprezentantów Kazachstanu i Nadii.